Dzień dobry, tutaj Juan Pączkowski, ulubiony oficer, teraz tutaj żołnierz. Słuchajcie, wyszedłem z tej groty, mam tą tabliczkę, podziwiam sobie widoczki, ale czas oddać tabliczkę. Dlatego robimy szybkie siup do białej grani. No dobra, jestem. Idziemy tutaj do tego zamku, oddać czarodziejowi tą jego tabliczkę. Niech odchłań pochłonie tych siwowłosych. Tak jest! Chcą wesprzeć gromowładnych, więc dostaną to. Nie wolno! Chwała cesarstwu! Tutaj mam pięknie. Mówią, że jeśli Nordka się uprze, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Dokładnie, a pani piękne kwiatki ma. Piękna pani piękne kwiatki nosi. Dobra, jedziemy tutaj do zamku. Halo, halo, Ponczuniu, wróciłem. Mam tą tabliczkę. Halo, panie czarodzieju. O, jest, gości ma. Widzisz? Terminologia wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego okresu. To zapewne kopia dużo starszego tekstu. Może nawet pochodzi z czasów tuż po Smoczej Wojnie. Jeśli tak, mogę z tego skorzystać, by porównać imiona z poprzednimi tekstami. Dobra, panie czarodzieju, to ja tutaj nie będę się przeszkadzać. Mam tabliczkę. Dokładnie. Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przyznaję. Oj, prawda, prawda. Dobra, to jaka jest nagroda? O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Aveniciem. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Dobra, moja dzięki. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. Okej, okay, rozumiem. Okazały się prawdziwe. No to fantastycznie. Coś tu ciekawego mogę sobie zabrać jako nagrodę, bo tak nie chce mi się nikogo szukać. O, matko. A, przyniosłem. Przyślij mi kopię, kiedy już Farengard. Farengard, musimy iść. Nieopodal dostrzeżono smoka. Co? A ty chodź z nami. Smok? Ależ to interesujące. Smok? Gdzie go widziano? Co robił? Dokładnie. Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. To chodź szybciej może, co? Atakuje białą granię. No właśnie. Nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Na pochybel smokom. Szybciej. Musimy uratować miasto przed zagładą. O, panie, panie Jarlu. Panie Jarlu. Witaj. A, to sorry. A się nie pyka, ja tu jestem od was. Kurde, Bella, co się dzieje? No mów, kobito. Mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. O, witaj. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. Jakim smoku? Zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem kurz! Pewny, że się na mnie rzuci. Walczyć trzeba było. Dobra robota, synu. Nie! Jest tchórzem! Zjedz coś i odpocznij. I chwyć miecz, tchórzu! Na pochybel! Lepiej weź strażników i idźcie tam. Ja pójdę. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Ja pójdę. Nie zawiedź mnie. Ja pójdę. Nie ma czasu na ceremonię. Jak to nie? Potrzebuję twojej pomocy. O, chyba że tak. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień. Ale jaki Helgen? W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z no, mojej osobistej... właśnie, wolę nagrodę, a nie kuźwa jakieś tam... Powinienem się przyłączyć. Dupne. No, dzięki, że nie przeciążyłeś. Wspaniale. Nie mogę ryzykować utraty. O Boże, i teraz ciekawe, jak mam się ruszyć? Co ja tutaj mam? Co to za rzecz mi dał? Czy takie rzeczy nie używam, człowieku? Czy ty się dobrze czujesz? O matko, ja muszę się ten złom sprzedać. Nie mam jak. Mam jakąś miksturę u dźwigu? Wygląda na to, że nie. No to muszę potuptać pieszo. Dobra. To wiecie co? Zobaczymy się u kowala, jak już to wszystko sprzedam, bo ciężko mi się chodzi. Cześć, Ulfbert! Witaj u Amazonki. Niech nie zwiedzie cię ta nazwa. Ta, co masz sprzedaż? Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Sprzedać. Klamoty. Słuchaj, mam taką ładną zbroję, zaklętą, więc ja ci ją bardzo chętnie dam, bo jest ciężka jak cholera, a ja i tak jej nie noszę. To może sobie zostawię na potem. Czy jakieś rzeczy nie noszę, bo są zbyt fikuśne. Czarodziejem nie jestem, więc ci to mogę dać. To zostawię sobie, to w sumie jest spoko tu też.
To ci sprzedam. Dobra. Teraz czekaj, Ulfbert. Okuszę mam tutaj, dobra. To jest w sumie fajna zabawka, to ci mogę dać, ale to jest lepsze, to bym ci wolał dać. Teraz tak, tego też nie będę używać. Tego też nie, dobra, trzymaj Ulfbert. Teraz tak, mam pełno kamieni. Nie wiem po co mi kamienie, więc mogę ci je sprzedać, trzymaj. Sztaby masz, na pewno coś ładnego z nich wykujesz, ja w to wierzę. Także spokojnie. Dobra. By było na tyle, dzięki Ulfbert. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. I wzajemnie, dzięki, do widzenia. Dobry pytanie. Nikt z nas nie widział. O, nie poczekali na mnie. Dobra, to co, na pochybel smokowi? Jarl w ciebie wierzy. Ja również. Każe nam stanąć do... Dziękuję! Nawet jeśli... Ale to są mili ludzie. Smok zagraża naszym domom i rodzinom. Nie będziecie godni. To może ruszmy dupę i walczmy? Przed tym stworem. Dacie mi samej stanąć naprzeciw tej bestii? Nie, po nas. Stawką jest jednak coś więcej. To ja może już idę, co? Bo wiecie, dogonicie mnie, co? Dogonicie. To pierwszy smok. Olipka. Smok atakuje, a oni mają czas na dyskusję. Nie ma czasu na dyskusję, trzeba chronić miasto. Co się stanie, kiedy smok zaatakuje miasto? Ha! Ha! Parkour! Ha! Ha! Dobra. Nazim, do środka już! Często odwiedzasz dzielnicę chmur? Ach, co ja mówię, to jasne, że nie. Zdziwiłbyś się, wieśniaku. Dobra, nie ma czasu. Smok go najwyżej wykończy potem. Szybko trzeba dobiec do... Do wieży! Do wieży! Ochronić ją! Dobra, może tak nie będę biec, bo się zmęczę przed walką. Ale tam jest wieża, tam widziano smoka, tam smok atakuje, tam muszę się stawić i tam muszę chronić. W ogóle te mury, ja nie wiem po co są te mury, one stoją, do niczego nie służą. A z tego kamienia można by na przykład zbudować farmę, albo wieżę, albo co innego. Ja nie wiem, naprawdę, to jest wszystko tak pogmatwane. Masakra jakaś, no ale co poradzić, życie! Tu mieli stanąć, tak? No ja wolę iść pod wieżę i zobaczyć, czy tutaj smok się nie czai przypadkiem, bo to leży ciało. Nie, to tylko trawa. To jeszcze dobrze. To jeszcze nic się nie stało. Chyba. Halo! Smoku! Jesteś tu! Halo! Czekaj! Co ty mówisz? Żołnierzu! Niech Kinaret ma nas w swojej opiece! Znowu wraca! Co? Jak to wraca? O choliba! Niech Janus ma nas w swojej opiece! Nie potrzebuję opieki bogów! Sam to załatwię! Smoku! Chodź tutaj! Stań do walki przeciwko najodważniejszemu oficerowi w całym LSA! Smoku! Powiedziałem, stań do walki, a nie se fruwasz. Rozwalić go! Nie ziej we mnie ogniem, bo to cię nic nie da. Ale on gryzia. Ła! Dobra, mam zupę na szczęście. Mam na szczęście zupy. Więc ja się smoka... Właśnie, czemu ja nie wypiłem zupy ten, na kondycję? A masz. Nie ziej na mnie tym ogniem, bo to ci nic nie da, smoku. Ała. Dobra, tu trzeba go po dupce tłuc. Smok jest trochę zmęczony chyba, mam wrażenie. Ała, ała, ała! Dobra. Trzeba unikać jego. Co to jest? Dobra, wykończę go! Jest! To nie było łatwe. Jakieś czary rzuca! Czuję się silniejszy. Nie wierzę własnym oczom. Ja też nie. Ty jesteś smoczym dziecięciem. Kim? Co masz na myśli, o co chodzi? W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Ja tam nie wiem, było fajnie. Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć.
Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo dobra. Jak smoki. Rozumiem. Smocze dziecię? O czym ty mówisz? Historię o smoczych dzieciętach. I co? Ci, w których żyłach płynie smocza krew. Nigdy nie słyszałem, że Liber Septim zabijał smoki. Wtedy nie było żadnych smoków, kretynie. Wracają po raz pierwszy od... Zawsze. Nie wyzywajcie się! Starszych. Ups. Które zabijały smoki, przejmowały ich. Przepraszam, nie chciałem. Dobra, smoku! Musi chodzić. Masz coś pięknego przy sobie? No, coś tam niby ma. Ja sobie to wszystko wezmę. Tego nie potrzebuję. Chociaż cenna zupa. O, to będzie cenne. Chętnie to wezmę sobie, sprzedam. Tutaj po strażniku chyba coś tutaj zostało, bo zjadł go. Smutna sprawa. Irilet, uporczywie milczysz. Irilet, no już, powiedz. Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dziecięcach? Lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzię na kłódkę, zamiast kłapać... Jeżeli moja mama zrobiła to smokiem, to nie jestem dziecięciem, tylko bękartem, bo tata o tym nie wiedział raczej. To nieważne, to dzięki i to cześć. Idę powiedzieć Jarlowi, że zabiłem smoka. Może da mi jakąś tutaj mieścinę, albo kobitę, konia, koła, cokolwiek. Byłoby miło. Przede wszystkim byłoby fajnie. Doceniłbym to. Dobra, to widzimy się na miejscu, nie? Bo tutaj droga przede mną daleka. No, jestem w mieście. Co to? Nie chcemy kłopotów. Chcemy tylko... trzęsienie ziemi! Nie interesuje mnie, co robisz. Po tym, co się stało, masz szczęście, że nie wtrącę cię do więzienia. To tam drżeryja. A teraz won. Noc jest. Cholera. Wrócimy. To jeszcze nie koniec. Rodzisz nam? Hej ty. To. Szukamy kogoś w białej grani. I zapłacimy dobry pieniądz za informację. Zainteresowałeś mnie. Kogo szukacie? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redguardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. Brzmi dobrze. W białej grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. Dobra, dzięki. W końcu ją znajdziemy. Masz dla nas jakieś wieści? Nie, cymbale. Na razie. Dobra, idziemy do Jarla. Czas się pochwalić naszymi osiągnięciami. Siarka. Czas się pochwalić, co się udało nam osiągnąć. Smira, udało ci się. Tak. Udało ci się zabić smoka. Naprawdę, już widzę, plotki doszły. Potrzebujesz czegoś? Więc ja mam nadzieję, że Jarl też już wie i mnie pochwali. To jest... Strażnicy ciągle mówią o jednym, że jesteś smoczym dziecięciem. Tak. Ale coś takiego? Ja mam nadzieję, że mnie pochwalą. Naprawdę, że w końcu będę doceniony, że będę szczęśliwy i że no, będzie lepiej w świecie. Nie szanując prawa, nie szanujesz mnie. Zdarza się, zdarza się. Dobra. Zobaczmy, co tam Jarl za nagrodę dla mnie wymyśli. Ja liczę, że to będzie coś naprawdę fajnego. Panie Jarlu! Wróciłem, udało się, jestem niesamowity. Także tutaj proszę o jakieś tutaj dobrze, nagrody. Gdzie jesteś? Jarl cię oczekuje. Przecież były wezwania. Właśnie. Cóż innego mogło oznaczać? Siwobrodzi. Panie Jarlu. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? No tak, została zaatakowana i zniszczona, ale zabiłem smoka, więc chyba może jakaś nagroda mi się należy, co? Nie ma co do tego wątpliwości. Ha! To był wielki wyczyn. Dziękuję. Zasługujesz na miejsce w poczcie bohaterów Białej Grani. Dziękuję. Ale musi być w tym coś więcej. Czy stało się coś dziwnego, gdy zginął smok? Nie, coś tam jakaś magia mocy w ogóle na mnie poszło. Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Co? Jacy siwobrodzi? Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. No to czego ode mnie są te stare dziady? Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum, albo krzyk. A to krzyczeć umiem. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru.
Zobaczymy. Dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej gra. A tak, ktoś się darł. To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. To głośno krzyczą, jak stamtąd aż leci. Od wieków, od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. No to nieźle. Hrongarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. A dziękuję. Nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Bękartem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Hrongar, nie bądź taki surowy dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu... Nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. No nie wiem, ja też nie, może konia mi dadzą, krowę, świnie. Nie wiem. Jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie, a siwobrodzi to usłyszeli. Oj tak, jestem wyjątkowym rodzynkiem. Że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? Nie wiem. Lepiej natychmiast iść do wysokiego Hrodgaru. Nie można ignorować wezwania siwobrodzi. Dobra, daleko to? To wielki zaszczyt. Daleko to? Wiesz, zazdroszczę ci. Czego? Ponownie przejść 7000 stopni. Ile? Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę. Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. To ja chyba podziękuję. To odizolowane od... Tak wysoko mam wchodzić po cholerę. Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Nieważne. Idź do wysokiego Hrodgaru. Ucz się od siwobrodych. Smocze dzieci. Tak. Dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. A nie ma za co, daj mi krowę. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. A dziękuję, dziękuję. Tytułek, fajna sprawa. Zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. A farma? Przydzielam ci krowa? Jako osobistego Huskarla. Kogo? Tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. No dobra, dzięki. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. A, dobrze, dobrze. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Ha, prawda. Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wracamy. Dziękuję. Do interesów, wzajemnie. Nadal musimy. No dobra, zobaczmy, co tam dostałem od niego. Jakiś mieczyk, czy coś tam. Wow. No, faktycznie ładny, całkiem ładny. Chociaż mógł być jakiś trochę ciekawszy, bo taki... Trochę nijaki, no ale ładny, no dziękuję, dziękuję, no, nie będę niewdzięczny, znam też takie coś. A nie, to nie sprzedałem tego, no to nieważne. Dobra, idziemy. Zobaczmy, bo przede wszystkim muszę wrócić, a nie, zaraz, halo. Muszę pomóc mu ze smokiem, no to chyba to już załatwiłem, nie? Jestem twym Huskarlem z nadania Jarla. E? To zaszczyt ci służyć. Dobra, ale co to jest Huskar, czym ty się w ogóle zajmujesz, kobito? Przysięgam ci służyć, mój tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego, co posiadasz. O! Dobra, to chodź, idziemy. Prowadź. Mam własnego przydupasa. Ale fajnie. Jeszcze kobita. Umiesz gotować, umiesz śpiewać, nie wiem, umiesz sprzątać, pocerujesz mi gacie jak coś. A, właśnie, panie Jarlu! Panie Jarl, bo ja bym zapomniał, mam coś dla pana. Good to see you. Tak, 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 mam dla pana wiadomość od generała. A, tak, przeczytałem dokumenty. Bardzo ciekawe. Prowentusie, co o tym sądzisz? Gdyby Ulfric zaatakował Białą Grań... Jak przy wszystkim potrzebna jest rozwaga. Zaczekajmy i zobaczmy, co się stanie. Czyli tak, czy nie, bo nie wiem. Zgadzam się z Irilet. Czas zacząć działać. O, właśnie. Chcesz iść do wichrowego tronu? Proventusie, nie jestem głupcem. Lidia, odwróć się proszę. Ulfrika, by stanął przed... Ważne sprawy, poczekaj chwilę. Albo wyjawił swoje zamiary. Nic takiego nie zrobi. Nie cackał się z Torykiem. Toryk? On po prostu podszedł do tego chłopca i go zamordował. Ten chłopiec... Był najwyższym królem Skyrim. O proszę. Jestem najwyższym królem. Ale jesteś Jarlem. Jestem też chłopcem.
Jeżeli Ulfric chce rzucić mi wyzwanie wedle starej tradycji, to niech to zrobi. Lydia, proszę, nie plącz się. Posłuży się swoimi gromowładnymi. Prawda, dowiódł już swojej własnej siły. Teraz chcę dowieść siły swej armii. Mogę cię przekonać do rozważenia prośby generała Tulliusa, skoro i tak chcesz urazić jarla Ulfrica. To Ulfric znieważył, ale Proventus ma rację. Ulfric jasno pokazał swe intencje. Według niego odrzucenie jego roszczeń oznacza poparcie cesarstwa. Dobra, ale... Czy źle byłoby, jeśli... Jaka jest decyzja? Zginęłoby kilku legionistów? Come on! Wygląda mi to na tchórzostwo. Czy w takim razie przyjęcie konkordatu bieli i złota też było tchórzliwe? Znowu to? O czym wy mówicie, ludzie? Czy miałem możliwość sprzeciwienia się warunkom traktatu? Nie! Nikt nie pytał jarlów. Stawiano nas przed faktami dokonanymi i musieliśmy się z tym pogodzić. Skrzynie złota raczej nie bolały. Cholera jasna, tu nie chodzi o złoto! Czas na decyzję. No to mówcie, bo... Zobaczmy, czy Ulfric mówi poważnie. Jezu, weź już bądź cicho, co? On mówi poważnie, ale ja też. No to? Wreszcie. Ty tam! Mam wiadomość dla naszego przyjaciela. No i na cholerę się drzesz. Stoję obok. Zanieś ten topór Ulfricowi Gromowładnemu. O, dobry pomysł. Dobry pomysł, tak. Jestem żołnierzem cesarskiego legionu i ty naprawdę myślisz, że Ulfric pozwoli mi tak po prostu tam wejść? Prawda. Jest niebezpiecznym i żądnym krwi człowiekiem. Lecz jest też Nordem, który szanuje nasze tradycje. Nie trać głowy, to krzywda cię nie spotka. A potem wróć tutaj, bo jeśli Ulfric nie blefuje, będę potrzebował każdej pary rąk do obrony Białej Grani. Dobra, tak jest, szefie, rozumiem. To dobrze. Dobrze. Nie, Proventusie. Dobra, na razie. I dobry pergamin. Bawcie się dobrze. Ach, problemy, problemiki, problemasy. Głupie z nich złamasy. Chodź, Lidia, idziemy. Kurczę, nie dojrzałem teraz swoją przydupaskę. Jestem smoczym jakimś tam bękartem z ich tam opowieści. Jeszcze teraz człowiek nie może nawet... Za późno na wędrówki? Nie denerwuj. To jeszcze człowiek nie może w spokoju wrócić do generała i powiedzieć: hej, panie generale, wykonałem swoją robotę. Wszystko jest zrobione, już mogę odpocząć. To nie. Po co? Zawsze biedny Poczkowski musi robić wszystko za wszystkich. Jak tu żyć? Powiedzcie. Bo ja naprawdę nie wiem. Całe życie robota, robota, robota. Jakby... Nie, żeby mi to przeszkadzało. Ma to swój urok. Płata się zgadza. Nie, dzisiaj nie. Płata się zgadza i w ogóle, no ale... Denerwuje to trochę czasem. A co sądzisz o najemnikach? To profesja w twoim stylu. Jestem żołnierzem, nie denerwuj mnie. Dobra, to wichrowy tron. Brzmi dobrze. Raz w drogę. Oczywiście nie będę tam jechać na koniu ani nic, bo przecież to by zajęło mi całe lata. No dobra, no może nie lata, ale trochę by mi to zajęło. Więc... Parkourer! Ijo! Ała, moja kostka. Tutaj ładnie wiszą. Bo to jest przestępca i kto? Dezerter. Ha! Tfu! Na dezerterów. Słuchajcie, wojsko to nie są żarty. To jest po... O! Jeszcze ta siarka tam daje. Wojsko to nie są żarty, to jest poważny biznes dla poważnych ludzi. Mów po ludzku, chcę wynająć twój wóz. Dokąd chcesz jechać? O, dziękuję. Do... Ka. Zmierzasz wprost do celu, czy wolisz zatrzymać się gdzieś po drodze? Czekaj, bo... Nie, to nie to. Tak, tak. Chcesz jechać? Tutaj? Zmierzasz wprost do celu, czy wolisz zatrzymać tak, się do, gdzieś po drodze? Tak, prosto do wichrowego tronu. Właź na wóz i spadamy. Robi się. Wielkie dzięki, chłopie. Ops! Po ludzku, proszę, mów, nie rozumiem. O! Słyszę mewy. Olipka, jaka ładna zorza. To jest pięknie.
Lydia. Ja. Halo, Lydia. Gasi czy co? Nieważne, dobra. Oj, oj, oj. O, miasto wygląda nieciekawie. O, jesteś. Mamy sobie Argonianina, Danmera, innego Danmera, a tam jest żołnierz cesarski. Nie wróży to nic dobrego. Ale mam nadzieję, że będą troszeczkę bardziej przyjaźni niż te mury, bo... Oprócz tego, że to jest zimno, to na razie nic niedobrego. Siwobrodzi wezwali smocze dziecię do wysokiego Hrodgaru. Coś takiego nie zdarzyło się od setek lat. To prawda, prawda. Słyszałem już to. To mnie wezwali, więc proszę się nie denerwować. Dobra. Mamy miasto. Powolutku. Z nerwów. Wchodzimy. Zjawiasz się tu bez zaproszenia. Jesz naszą strawę, zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem i nie chcesz pomóc gromowładnym. To ja może lepiej stoję. Ja nie będę się tutaj udzielać, bo to wiecie. Lepiej nie. Lepiej nic tam nie mówić, bo to mój pancerz chyba sam mówi za siebie. Ja tutaj się lepiej nie będę udzielać. Ładne tablice tu mają. Harald. A, coś tutaj jest napisane, ale tamtym tyku, tamtym ogólnym, wspólnym. Dobra, no to ja idę sobie tutaj dalej. Co to może oznaczać? Powrót smuczego dziecięcia? Kto z nas dostąpiłby tego zaszczytu? Lydia, musisz tak blisko podchodzić. Ja! Pączkowski. Dobra, do pałacu. Na razie jest spokojnie, także... się nie lękam problemów i kłopotów. Ale póki co, musimy się zabrać za planowanie. Dobra, to wygląda naprawdę... naprawdę majestatycznie. Co tu oni grilla mają? Ale fajnie. Ładny ten zamek. Biały granie jest trochę mniejszy, mniej ładniejszy. Dzień dobry, panie królu. Tak, byle szybko, bo jestem zajęty. No właśnie widzę, zachodzisz w kółko, mam dla ciebie sprawę. Mam wiadomość od Jarla Białej Grani. Czyżby? Zastanawiałem się, kiedy przejrzy na oczy. O, co to takiego? Topór. Aha. Trzeba mieć odwagę, żeby przynieść taką wiadomość. Szkoda, że stoisz po niewłaściwej stronie. Możesz zwrócić ten topór temu, kto go przysłał i powiedz mu, żeby się przygotował na przyjęcie gości. Spodziewam się, że w najbliższej przyszłości Biała Grań będzie miała sporo do zaoferowania w kwestii rozrywki. Tylko przepraszam bardzo, ale... to po cholerę tutaj przyjechałem, no! Ach, szkoda gadać. Dobra, wiesz co, jesteś ściulem. Zabiłeś najwyższego króla, a teraz jeszcze wojnę sprowadzasz? Głupi jesteś, czy co? Pokazałem ludowi, że kiedy jarlowie spijają cesarskie mleko, to stajemy się słabi. Muszę im teraz wskazać ścieżkę, która poprowadzi nas z powrotem do potęgi. Bez poświęcenia nie ma postępu, bez pracy nie ma kołaczy. Musimy zmieść cesarstwo i jarlów, którzy je popierają. Dobra, wiesz co, głupi jesteś, idę sobie od ciebie. Głupi jesteś, tyle ci powiem, facet. Cesarstwo was trzyma w porządku, a ty tutaj sobie pałace budujesz. Ty mówisz o kurde luksusach? Patrz, jaki ma wydupiony pałac. Jakieś pomniki, niedźwiedzie, lampy. Lewitujące, stoły puste. Tron dupny, flagi, chorągwie, zbroje, rycerze, których tu nie ma. Co? I on mówi o tak, o próżności. Się odezwał, cholera, bohater wielki. Kurwa. Żołnierz wyklęty. Tak zaatakował. Dobra. Ciul, wracamy do Białej Grani. Mam nadzieję, że będzie dzień, jak tam przyjedziemy. Fantastycznie. Jest noc. Spokojne na szczęście, ale no, nie lubię nocy. Ja bym sobie wolał pójść odpocząć troszkę. Więc słuchajcie, ja idę do karczmy. Odpocznę trochę, Lydia będzie trzymała wartę. Bo też odpocznie, nie wiem jeszcze. I zaniesiemy topór Jarlowi jutro z rana. Cieszę się, cieszę. Spoczkowski. No, zaniesiemy Jarlowi topór z rana i zobaczymy, co to przyniesie. Mam nadzieję, że... Nie, nie chcę, dziękuję.
Mam nadzieję, że coś dobrego, bo się obawiam, że przypadkiem wołałem wojnę, ale czy ja wołałem wojnę? Wielkie dzięki dla Aleksandrosa za wspieranie mojego kanału.